Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja się zaraz zbieram, muszę pójść po pierwsze zrobić małe zakupy. Dosłownie parę rzeczy jeszcze muszę dokupić, niestety nie kupiłam ich wczoraj, wracałam z pracy, więc dzisiaj jest ten czas, ostatni czas, ponieważ zaczynamy już świętowanie. I w tym vlogu na pewno Wam pokażę, jak przygotowałam moje dania, bo miałam nie mieć gości, ale tutaj surprise! Okazało się, że jednak ktoś do mnie wpadnie, więc no, siłą rzeczy powinnam coś przygotować. Zadeklarowałam się, więc u mnie naprawdę nie będzie nic takiego wielkiego poza żurkiem, który dzisiaj sobie dokończę, więc to muszę na pewno zrobić. Przyszła do mnie paczka z AliExpress, więc sobie z Wami otworzę, ale myślę, że to po zakupach. Jak przyjdę, to chyba najpierw te zakupy Wam pokażę, a później te paczuchę. I co jeszcze, moi drodzy, jeszcze dzisiaj muszę zrobić? To chyba tyle z takich największych rzeczy, które mnie czekają. No na pewno jeszcze muszę sobie ogarnąć mieszkanie, bo troszkę mi się tutaj nabrudziło. I tyle, kochani, i będziemy świętować. Nie wiem, co jeszcze tutaj Wam nagram, niemniej jednak, jeżeli nie przyjdę z pożegnaniem, to już teraz chciałam Wam, kochani, życzyć zdrowych, spokojnych, no i myślę takich refleksyjnych świąt wielkanocnych. Nie przepracujcie się za bardzo. Ja postawiłam w tym roku na luz i powiem Wam, że dobrze się z tym czuję, dlatego że ja nie czuję takiej presji, że coś muszę zrobić. I pomimo tego, że są goście, którzy wcześniej w ogóle nie deklarowali, że wpadną, to nie mam takiego stresu, że o matko, bo powinnam zrobić to, to, to i to. Nie. U mnie nie będzie mięsa, nie będzie żadnej kiełbasy, będzie totalnie postnie. Będę miała przecudowną deskę serów, będę miała tą moją babkę, będę miała ten żurek, który zrobię. I czy coś jeszcze? No pomyślę, na pewno coś ciekawego tam podam, bo to będzie taka godzina jeszcze przedpołudniowa, więc to będzie takie śniadanie połączone z obiadem, więc myślę, że moim gościom będzie wszystko smakowało. Dobrze, kochani, to ja się zbieram. Was oczywiście zapraszam do oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Szybciutko pokażę Wam produkty, które musiałam dokupić w Lidlu. O kurczę, mam nadzieję, że te ciastka mi się nie zgniotły. Pamiętacie je? Lupo z tą galaretką wiśniową. Przepyszne są. Nawet nie pamiętam ceny. Później może Wam podam. Wzięłam tak, jedną śmietankę, 18. Ojej, przepraszam, Wam tak dziwnie pokazuję. Również 12 będę potrzebowała do jednego sosu. Dawno u mnie nie było frytek, więc kusiłam się na takie 2,5-kilogramowe opakowanie. To są zwykłe, proste. One kosztowały chyba 19 zł. Chcę odtworzyć tą, jak to się mówi, tą pastę. Pamiętacie z ciecierzycy, którą miałam w tym boksie cateringu dietetycznego Body Chef? Więc zobaczymy, bo to miała być konserwowa, więc jest. O! Dwa wina Bordeaux, super je! Bardzo je lubię, ono jest z tych większych win. Ma 13,5%, bardzo dużo, ale jeżeli lubicie takie wiśniowe wina, śliwkowo-wiśniowe, o, z domieszką czekolady i wanilii, to w Lidlu Bordeaux Superieur jest naprawdę genialne. Cena, zaraz Wam powiem, pójdę tylko po paragon. Już szybciutko Wam mówię, te ciastka Lupo były za 7,99. Na wina była jakaś promocja, bo standardowa cena to jest 19,99. Miałam minus 10 zł rabatu, więc w sumie zapłaciłam za dwie butelki 29,98. Frytki to, tak jak Wam mówiłam, 18,99. Śmietana 12 była za 3,62. 18% za 3,86. I ciecierzyca gotowana była za 5,90. W sumie za te zakupy zapłaciłam 70 zł i 34 grosze. O, tak chyba będzie lepiej widać. Spójrzcie. O, spójrzcie. To jest jeden pierścionek. Przepiękny jest, prawda? Śliczny.
Tutaj mamy taką obrączkę dość grubą. I ona wygląda, kochani, tak. Też jest śliczna. Pięknie. Złoto z takimi, wiecie, cykinkami. Super. Struga. Czekajcie, żeby tu bałaganem zrobić. Tu mamy kolejną, ale to chyba muszę... Dobra. Kolejny. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo ja muszę dzisiaj na nich zrobić. Ale też jest śliczny. Taki, zobaczcie. Ten kamień mi się tak za bardzo nie podoba. Lepiej na zdjęciu wyglądał. Ale powiem Wam, że też jest super. Też może być. Kolejny. Taki. O, ten mi się podoba. Przynajmniej przez torebkę ładnie wygląda. Tak, piękny jest. Trochę wystaje, ale i tak powiem Wam, że fajnie wygląda na dłoni. I już ostatni. Kolczyki jeszcze nie doszły, ale dostałam dzisiaj powiadomienie, że zostało wysłane, więc czekam na przesyłkę. O! I ten jest taki srebrny. Też jest śliczny. Nie wiem, co uważacie. Zaraz Wam wszystkie pokażę jeszcze raz. Spójrzcie. Ten srebrny. Tutaj taki pozłacany. Śliczny. Ten jest też złoty z takimi cyrkoniami. Tutaj mamy srebro. Taki kwadratowy. Piękny. No i chyba najbardziej mi się ta obrączka podoba. Piękna jest. Takie połączenie srebra ze złotem. I powiem Wam, że to naprawdę kosztowało grosze. Postaram się Wam wszystko podlinkować. Szperałam sobie ostatnio na Allegro i wyszukałam naprawdę świetne perełki z jednego sklepu, który już znacie. Na razie Wam nie zdradzę, więc jak te wszystkie paczki przyjdą, zapewne będzie to wszystko już po świętach, ale być może ktoś z Was będzie chciał skorzystać. Wiem, że zazwyczaj jest tak, że jak ja pokazuję coś we vlogu, to w danym czasie jest małe zainteresowanie, ale jak to znów, wiecie, pokazuję w przyszłym roku, to znów są pytania, a skąd jest to, skąd jest tamto, więc teraz naprawdę, jeżeli coś Wam się podoba i macie na to przeznaczone fundusze, to weźcie sobie i to kupcie, ewentualnie wrzucajcie sobie do koszyka albo zapisujcie sobie nazwy tych sklepów, bo poza rok może już tego nie być, albo może za rok już nie będę pamiętała i będę Was odsyłała właśnie do tych filmów z poprzedniego roku. Dobra kochani, to tyle, biorę się dalej za żurek. Tak, i przyszedł już czas na żurek, tutaj już podgrzewam w ten wywar, który robiłam wczoraj na tych pieczonych warzywach. Tu już sobie przygotowałam mój zakwas i obrałam sobie, zobaczcie, taką ilość czosnku, bo ja lubię, jak naprawdę jest doprawione danie. I jeszcze mam majeranek, którego sobie również użyję. Mój żurek już jest gotowy. Powiem Wam tak, musiałam jeszcze dorobić troszeczkę mąki kartoflanki ziemniaczanej, zwał jak zwał. I ten żurek zaciągnąć, bo miałam za dużo wywaru w stosunku do zakwasu. I on był taki bardzo lejący się, ja wolę taką wersję bardziej gęstszą. No i chyba też trochę za dużo dam śmietany kwaśnej. Ile? 18%. No trudno. Ale powiem Wam, że jest przepyszny. Dla mnie był za mało kwaśny, więc jeszcze sobie skorzystałam z tego mojego, wiecie, soku z cytryny. I teraz jest idealny. Także wyłączam i na razie niech to mi przestygnie. Tak, dałam jeszcze sporo, no dalej. Dałam sporo majeranku, no i myślę, że zupka będzie przepyszna. Ja taki żurek zazwyczaj podaję z jajkiem i z tłuczonymi ziemniakami. Nie robię z boczkiem, nie robię, bo ja mięsa nie jem, więc nie robię ani właśnie z boczkiem, ani żadną kiełbasą, tylko w takiej wersji sauté. Ale oczywiście do tego też można podać bagietkę, na przykład czosnkową, z masłem czosnkowym.
i też będzie przepyszny.